Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 10:15 dzisiaj, kwadrans studencki. Wybaczcie, a propos kwadransu studenckiego, to przypomniała mi się historia pewnego człowieka, bardzo wykształconego ekonomisty, który kiedyś w rozmowie ze mną umówił się na spotkanie i dzwoni przed tym spotkaniem i do mnie mówi: słuchaj, ja się jednak spóźnię, mówi, taki studyjny kwadrans. Ja mówię, chyba studencki. Mówi, nie, studyjny. Ja mówię, studencki, że się 15 minut spóźnisz. A on mówi, a to się mówi studencki. Ja mówię, no tak. Ja mówię, skąd ci się wziął, przyszło ci do głowy studyjny? Mówię, myślałem, że tak się... To tak... Zupełnie na marginesie. Facet z doktoratem z ekonomii. Doktor habilitowany. Ekonomista. Na ekonomii to on się zna. Ale akurat na studyjnych kwadransach nie zna. Dzisiaj 10:15, studyjny kwadrans. Drodzy Państwo. Bardzo ciekawa informacja ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj w Chicago na spotkaniu z Stowarzyszeniem Afroamerykańskich czy Czarnych Dziennikarzy pojawił się Donald Trump. Ja miałem okazję posłuchać tego jego wystąpienia. Muszę Państwu powiedzieć, że bardziej zaorać się już chyba nie można. Takie bzdury, jakie opowiadał Donald Trump, to włos się na głowie mojej prawie że zaczął prostować. W jednym z tekstów, kiedy była mowa o zagrożeniu ze strony imigrantów, Trump powiedział, że czarni stracą swoją czarną pracę. No, użył sformułowania black jobs, że stracą. Black jobs, tak? To czarna praca, nie w kontekście czarna tak jak u nas, tylko że zawody wykonywane przez Afroamerykanów, osoby o ciemnym kolorze skóry, te takie gorsze prace. I ta dziennikarka, afroamerykanka zresztą, zaskoczona, mówi, ale co masz na myśli, mówiąc black jobs? A on zaczął kluczyć i mówi, że to chodzi o każdą pracę, że chodzi o employment, o zatrudnienie. Że teraz jak imigranci pojawią się w Stanach Zjednoczonych, przejdą przez ten mur, przez te wszystkie płoty, zaleją milionami Stany Zjednoczone, patrzcie na podobną retorykę jak w Polsce, to Afroamerykanie stracą pracę. Że teraz oni powiedzą, że Afroamerykanie powinni głosować na Trumpa, bo inaczej stracą pracę. No, ta dziennikarka była dosyć mocno skonfundowana i zaskoczona. Zresztą nie była to jedyna bzdura, którą Donald Trump wczoraj wypowiedział. Odniósł się również do sytuacji z 6 stycznia. Czyli ataku na Kapitol. Jak pamiętacie Państwo, przed 4 laty, kiedy Joe Biden miał obejmować urząd, Donald Trump zorganizował atak na Kapitol. Jego zwolennicy, taka autentyczna szuria, rzuciła się na Kapitol, demolując go w środku. 5 osób przy okazji straciło życie. Ponad chyba 130 policjantów zostało rannych, w tym jeden stracił oko. No, absolutny dramat. Ci, którzy byli prowodyrami tam na miejscu, zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia. I ta dziennikarka, Afroamerykanka, z tego Stowarzyszenia Czarnych Dziennikarzy pyta się Trumpa, czy to prawdą, czy prawdą jest, że on zamierza ich wszystkich ułaskawić. A na to on powiedział, że oni są ofiarami systemu. No mówię, ale jakiego systemu? Przecież zostali skazani prawomocnie przez sądy za to, co tam zrobili. A on mówi, no tak, ale to jednak są ofiarami tego bardzo twardego systemu i ja uważam, że należałoby ich wszystkich ułaskawić. Także wyobrażacie sobie Państwo, na jakim poziomie mentalnym jest w tej chwili Donald Trump, kiedy na spotkaniu z czarnoskórymi dziennikarzami opowiada takie historie. Ja w sondaże amerykańskie, jak wielokrotnie mówiłem, niezbyt wierzę, dlatego że te sondaże są robione na próbie 1000 osób. To
W Stanach przecież mieszka 320, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, milionów osób. Więc 1000 osób to nie jest reprezentatywna grupa. Tak jak się obisondaże w Polsce na bazie 1000 wybranych osób, też te sondaże są mało wiarygodne, jak Państwo się, szczególnie jeżeli robią je sondażownie, które wykonują sondaże na zamówienie. Sondaże mają być takie, jak ktoś sobie zamawia. Ale bezdyskusyjnie, obserwując w tej chwili sytuację w Stanach Zjednoczonych, a obserwuję każdego dnia, bo rano jak wstaję, to odpalam te główne dzienniki informacyjne amerykańskie, S1, Fox News, ABC News i inne. I czytam, jak jest postrzegana Kamala Harris, jak jest postrzegany Donald Trump. Ponad wszelką wątpliwość, drodzy Państwo, Kamala Harris w tej chwili zyskuje mocno na popularności. Takim papierkiem lakmusowym jest reakcja republikańskich kobiet, wyborczyń, które nagle zmieniły swoje nastawienie do demokratów i jednak podoba im się Kamala Harris. To będzie ciekawa sytuacja, szczególnie w Stanach, gdzie wygrywał Donald Trump, szczególnie gdzieś na południu i w tych małych miasteczkach, gdzie to pojęcie Make America Great Again, tak, ci z tej sekty MAGA, są bardzo aktywni, też zresztą bardzo przez ostatnie 4 lata aktywni byli, ale teraz tam się pojawiają kobiety, które mówią, że jednak one wolą Kamalę Harris, że jednak kobieta jest gwarantem dla nich tego, że ich prawa będą szanowane. One mają też dość traktowania ich jako obywatelek drugiej kategorii. Trump boi się debaty publicznej z Kamalą Harris. Ta narracja, która została przez Kamalę Harris narzucona, prokurator przeciwko przestępcy, bardzo mocno zadziała podczas takiej debaty. Sztabowcy Trumpa już zapowiedzieli, że oni oczywiście nie unikają debaty, ale to będzie trzeba wszystko uzgodnić. Czas ucieka. Amerykanie chcieliby zobaczyć, pozwólcie Państwo, że odkaszlę, przepraszam. Amerykanie bardzo chcieliby zobaczyć taką debatę Harris-Trump, ale sztabowcy Trumpa się tego boją. Boją się z prostej przyczyny. Kamala Harris zna przestępstwa Trumpa. Te, za które został skazany, te, za które zostanie za chwilę skazany, ponieważ wina Trumpa nie budzi najmniejszej wątpliwości, pomimo różnych prawnych kruczków, prób ominięcia prawa, prób manipulowania stanem faktycznym. Trump jest przestępcą. Kropka. I tak też będzie przedstawiany przez Kamalę Harris podczas debaty politycznej, by Amerykanie zrozumieli, że ona, prokuratorka, no, może nieczynna już, bo jest wiceprezydentem, wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych, i powie: ja, prokuratorka, macie przestępcę. Skazanego faceta. Chcecie głosować na przestępcę. I to jest kanwa tej kampanii. Głosujecie na przestępcę. Nie róbcie tego. To jest facet, który, dwukropek. To i jeszcze to. A jeszcze za to i za to może zostać skazany. Bo jego wina nie budzi najmniejszych wątpliwości. Dlatego tej debaty tak szybko nie będzie. Miała się odbyć 10 września, nie odbędzie się. To, jak się wczoraj zachował Donald Trump na spotkaniu z dziennikarzami, proszę Państwa, czarnoskórymi dziennikarzami, Afroamerykanami, ja byłem w absolutnym szoku. Ja nie podejrzewałem, że. Znaczy, oni się wszyscy zaczęli śmiać w pewnym momencie z Trumpa, ci dziennikarze. Bo to, co ten człowiek tam opowiadał, no, chyba miał świadomość, z kim będzie na spotkaniu, do kogo będzie przemawiać, i powinien zachować, no, nie wiem, odrobinę przyzwoitości, żeby właśnie czarnoskórych, amerykańskich dziennikarzy, dziennikarzy, nie górników, hutników, czy pracowników kolei, czy nie wiem, pracowników sklepów, nie, dziennikarzy, ludzi wykształconych, tylko że czarnoskórych, na spotkaniu z nimi opowiadać takie bzdury o tym, że są prace czarnoskórych
w rozumieniu, że oni wykonują gorzej płatną pracę gdzieś, jakieś takie, nie wiem, prace, żadna praca nie hańbi, coś na ten temat wiem, proszę Państwa, ale przykładając to jakby do siebie, tak, że jeżeli czarnoskóry pracuje, że na przykład sprząta na budowach, tak jak ja to robiłem, tak, no nie było innego wyjścia, tak, bo reżim nas gnębił, to znaczy, że on wykonuje jakąś gorszą taką pracę, black jobs. No, to jest rasistowskie, drodzy Państwo, tak? Czyli, że czarnoskóry człowiek musi wykonywać gorsze prace niż człowiek biały. Tak myśli Donald Trump i on wczoraj, moi mili, on po prostu o tym powiedział. Potem próbował się z tego wycofywać, ale już mu się to nie udało. Także totalna kompromitacja. Trump przegra te wybory i myślę, że przegra jest kretesem. Ja nie wierzę w sondaże. Mówię, mogę się od nich odnieść, tak? No, mogę je podać. Z pewnością, skoro są publikowane, to nie wiem, socjologowie czy jacyś politolodzy no, wiedzą, co robią, ale mówię, ja zachowuję dystans. Ale gdy czytam komentarze dziennikarzy, komentarze też wywiady z ludźmi, nastawienie samych republikanów w tej chwili do Trumpa, wyborców, osób starszych, ci ludzie w tych wywiadach, które są publikowane, wyraźnie stawiają na Kamalę Harris. Na Trumpa będą głosować z pewnością propagandyści razem ze swoimi rodzinami pokrewni. Sekciarze, ci MAGA, tak? Czyli Make America Great Again, uczynić znowu Amerykę wielką. Podobnie tak jak u nas. Drodzy Państwo, gdybym miał obstawiać, gdybym miał strzelać, to myślę, że na Trumpa zagłosuje około 40%. Dzisiaj jest 1 sierpnia. Tak rzucam, 40%. Reszta, część będzie niezdecydowana oczywiście, a reszta zagłosuje na Kamalę Harris. I tak też się stanie. To dużo się zmieni po debacie, do której będzie musiało dojść, bo jeżeli do niej nie dojdzie, to ta różnica będzie jeszcze większa. Ludzie stwierdzą, że Trump po prostu stchórzył. A Trump jest między młotem a kowadłem, jest w klinczu, ponieważ niewygranie wyborów przez niego oznacza dla niego więzienie. I koniec nie tylko jego kariery, kariery jego rodziny, szczególnie jego syna, o którym media amerykańskie na razie milczą, ale wokół niego narasta bardzo dużo kontrowersji. A te kontrowersje się jeszcze pojawią, gdy jak zakończy się śledztwo FBI, które cały czas trwa, dotyczące próby zamachu z Pensylwanii. Drodzy Państwo, to tyle moich uwag na temat wczorajszego wystąpienia Trumpa w Chicago przed Stowarzyszeniem Czarnoskórych Dziennikarzy, a my się widzimy o 14:00, już rozmawiając o naszym grajdołku, co się u nas dzieje. Kłaniam się nisko, do zobaczenia Państwu.